Hejeczka, kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Ja przychodzę do Was z taką wielką turbo prośbą. Jeżeli nie macie co zrobić ze swoim 1%, kochani, to bardzo, bardzo Was proszę o przekazanie 1% na Górnośląską Fundację Onkologiczną, dzięki której istnieje Słoneczko, czyli grupa wsparcia dla pacjentów tutaj u nas w Gliwicach na onkologii. Ja oczywiście wszystkie namiary zostawię pod filmem, numer rachunku bankowego. Jeżeli nie wiecie, co to jest Słonko, czyli nasza właśnie grupa wsparcia działająca na terenie szpitala. To jest miejsce, gdzie pacjent może bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologa, dietetyka, psychoterapeuty, fizjoterapeuty i tak dalej, i tak dalej. Tę stronę do naszego Słonka też Wam na dole podlinkuję. No i mamy jeszcze bardzo dużo planów. Tak naprawdę chcemy pomóc pacjentom, chcemy organizować imprezy. Oczywiście gdzieś tam w wielkich planach jest też pokój relaksacji dla pacjenta, bo to są olbrzymie koszty i 1% tutaj no, jest nam niezwykle potrzebny, żebyśmy mogli dalej funkcjonować i istnieć. Także bardzo, bardzo Was proszę. Okej, kochani, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja często robię sobie takie właśnie, jakby to nazwać, research Waszych pytań i dużo tych pytań dotyczy właśnie diagnostyki, badań, skierowań na te badania i pomyślałam sobie, że odpowiem tutaj tak bardzo krótko w tym filmie, jeżeli chodzi o skierowania, chociaż jest to dla niektórych pewnie temat bardzo banalny. Natomiast ja często dostaję pytania na takiej zasadzie: Sylwia, dlaczego mi lekarz nie dał skierowania na to badanie? Czy on to zrobił specjalnie, czy on to zrobił złośliwie, a może on się w ogóle nie zna, bo ja na przykład chciałem skierowanie na badanie na rezonans magnetyczny, a dostałem na przykład na rentgen, albo ja chciałam skierowanie na badanie PET, a dostałam na USG i czy on to nie robi przypadkiem złośliwie, albo nie ma z tego jakichś pieniędzy i tak dalej. Więc teraz, kochani, po pierwsze, oczywiście są różne przypadki, różne sytuacje i oczywiście znamy sytuacje pacjentów, którzy poprzez jakby długą diagnostykę jakby nie doczekali no, dobrego końca. Ale tak generalizując, to jest pewna droga, także w badaniach, tak jak jest pewne etapy naszego życia, nikt z żłobka nie dostaje się od razu na studia, tak samo są etapy w badaniach. To znaczy, że są badania, które są bardzo dostępne, które są tanie, które są szybkie i jakby to jest jakby na pierwszym miejscu pacjent dostaje skierowanie właśnie na takie badanie. Jakby pierwsza droga, pierwsza ścieżka, ponieważ okres oczekiwania jest najkrótszy. Jeżeli chodzi o rezonans magnetyczny, to jest badanie, które jest najmniej dostępne, które jest najdroższe, które jest badaniem długim. Więc jeżeli każdy, jakby nazwijmy to kolokwialnie, z buta dostawał skierowanie na rezonans magnetyczny, to kolejki na rezonans trwałyby na przykład po 10 lat. To po pierwsze. Po drugie, nie każde rozpoznanie, nie każda choroba nadaje się do każdego, do każdego badania. Czyli na przykład na rezonansie nie badamy płuc, czy płuca nie są dobrze obrazowane na rezonansie magnetycznym, czy na przykład żołądek, czy na przykład jelita. Do tego są właśnie inne badania. Dlatego na początku jakby takiej drogi diagnozowania pacjent dostaje na przykład skierowanie na rentgen, dostaje skierowanie na USG i później w kolejnych etapach dochodzi na przykład do rezonansu magnetycznego. I nie wynika to z jakiejś niewiedzy albo złośliwości lekarza, że on nie dał skierowania na takie badanie, a mógł dać, to mi dał na jakiś tam zwykły rentgen, tylko takie są po prostu etapy i bardzo wiele jednostek chorobowych nie nadaje się do określonych badań. Na przykład na rezonansie też nie obrazujemy złamań. Jeżeli są złamania, to oczywiście pierwszym badaniem jest przykładowo rentgen. Jeżeli przychodzi pacjent, który ma na przykład bóle w jamie brzusznej, takiej ogólnie nieokreślone, to takim badaniem może być USG, może być tomografia komputerowa, natomiast rezonans magnetyczny jest już ściśle, jest takim badaniem określonym. Badamy dany narząd, czyli na przykład jeżeli wiemy, że jest zmiana w wątrobie i diagnozowaliśmy ją w USG, diagnozowaliśmy ją w tomografii, to jakby tym końcowym etapem może być rezonans magnetyczny, jeżeli mamy jeszcze jakieś wątpliwości. W międzyczasie oczywiście jest biopsja, powiedzmy. Natomiast nie jest to pierwsze badanie, które pacjent dostaje. Pacjenta boli brzuch, oczywiście idzie i dostaje skierowanie na rezonans magnetyczny. Także myślę, że fajnie jest nie podchodzić tak, wiecie, negatywnie, bo że ach, specjalnie ktoś mi coś zrobił i tak dalej, tylko zaufać jednak tej służbie zdrowia, zaufać temu lekarzowi, że on wie, co jest dla nas dobre i że gdyby każdy dostawał skierowanie na badanie na przykład PET albo na badanie rezonans magnetyczny, to byśmy na te badanie czekali po 10 lat. Taka jest prawda, a można przyspieszyć tą diagnostykę. Oczywiście ja teraz generalizuję, bo są różne sytuacje, ale zauważyłam też taką tendencję, już tak kończę, bo nie chcę się tutaj za bardzo rozgadywać, bo temat jest bardzo długi. Natomiast żebyście mieli taką świadomość, że po prostu są pewne etapy, są badania podstawowe jak USG, jak rentgen, potem są badania na przykład bardziej specjalistyczne, jak kolonoskopia, jak gastroskopia, jak fibroskopia, w międzyczasie jeszcze jest tomografia komputerowa, jest rezonans, badanie PET, także są różne etapy i różne jednostki chorobowe, które się nadają do różnych badań i nie wszystko we wszystkim
wszystkim da się zbadać i ma to jakby logiczny sens. No, ale często jest też tak, i ja to obserwuję, już nie mówię, że w internecie, ale tutaj na szpitalu wśród pacjentów, że pacjenci często skupiają się na takich negatywnych aspektach i dyskutują na tematy właśnie, że a, bo nie dostał takie skierowanie, a mógł dostać i tak dalej. I że wszyscy, że jakby wszyscy wokół są źli, jakby wszyscy chcieli temu pacjentowi zaszkodzić. I pamiętajmy, że najważniejsze jest nasze podejście, bo jakby systemu nie zmienimy i ludzi nie zmienimy. Możemy zmienić to, jakie mamy podejście i to, jak myślimy o niektórych sprawach. I czasami warto tą energię na narzekanie i na myślenie, że ktoś nam zrobił coś na złość albo się na czymś nie zda, skupić i przełożyć na coś dobrego. Czyli jeżeli ja nie mam wpływu na system, nie mam wpływu na to, że muszę czekać tyle w kolejkach i oczywiście ja mogę sobie codziennie narzekać i biadolić, ale mogę się skupić na czymś innym, na tym, na co mam wpływ. Czyli na przykład na to, żeby zadbać o takie holistyczne podejście do całego leczenia. Czyli ja oczywiście nie jestem w stanie się zoperować, nie jestem w stanie poddać się sama jakiemuś leczeniu, ale mogę na przykład zadbać o swój umysł, mogę zadbać o to, żeby się wyciszyć, żeby chodzić na spacery, żeby zdrowo jeść, żeby ćwiczyć, żeby medytować i na tym się skupić i o tym rozmawiać i o tym mówić, bo pacjenci bardzo często się tak negatywnie nakręcają i dużo czasu im zajmuje mówienie o tym, co jest złe i co jest nie tak i dopatrywanie się właśnie, gdzie bardzo często za tym nie idzie niestety wiedza, powiedzmy sobie szczerze, tak jak na przykład z tymi skierowaniami, gdzie bardzo często źle oceniamy, że ten lekarz, och, on chciał tam coś zrobić nie tak albo się nie zna, gdzie tak naprawdę to jest normalny proces postępowania w danej jednostce chorobowej i musi być ten rentgen i musi być to USG na początku, żeby dojść do tych badań bardziej poszerzonych. Także skupić się na czymś naprawdę pozytywnym i na czymś dobrym, na czymś, na co my mamy wpływ, co, w czym możemy sobie pomóc w trakcie tego leczenia, bo my też mamy przede wszystkim od tego, czy my wyzdrowiejemy, zależy nasze podejście do choroby, zależy to, co mamy tutaj w głowie, więc nad tym trzeba pracować. To nie jest tak, że ktoś wstaje z dobrym nastawieniem, okej, od dzisiaj jestem zdrowy, mam po prostu super podejście do życia. Trzeba troszkę nad sobą popracować, porozmyślać, spędzić sam czas ze sobą, iść na spacer, pomedytować. I przede wszystkim na przykład ten czas, który dajemy, który jakby spędzamy na narzekaniu, zmienić i jakby, wiecie, spędzić na przykład na szukaniu tego, co jeść, jak jeść, co jest dla nas dobre, co jest dla nas fajne, co jest dla nas zdrowe, popytać się innych ludzi i tak dalej. Także dobrze, kochani, bo się rozgadałam jak zwykle, cała ja, idę do pracy. Zmyłam makijaż i położyłam się na chwilę. Tak mnie głowa boli od kilku dni, takie po prostu straszne migreny. Wiem, że narzekam, ale po prostu nie umiem sobie w ogóle... Mnie zawsze bolała głowa często, ale to w ogóle jak teraz, to jest jakaś masakra. Chodzę i w ogóle w nocy nie mogę spać, jestem taka po prostu, jakby mnie ktoś kopnął w głowę, naprawdę. Zrobiłam sobie właśnie kawę i chciałam się do Was jeszcze odezwać. Aha, ale to może zmienię jakiś kadr. I jeszcze muszę dojść do siebie, bo... O, bo normalnie, nie wiem, może już idę w ogóle spać, może zakończymy ten dzień. No, ale dobra, koniec o mnie, teraz o Was. Nie no, śmieję się. Dobra. Pokażę Wam mój, jak by to nazwać, mały pierdolniczek. No, także tak to wygląda na razie. Mój piękny pokój jest w stanie w ogóle, no, jest w takim stanie, w jakim jest, także... Muszę to ogarnąć dzisiaj. Pokażę Wam w ogóle, muszę tu światło zapalić, jakie kupiłam. Oj, wszystko mi leci dzisiaj. Jakie kupiłam zasłony. No.
Takie kupiłam zasłony, właśnie Wika albo Wikei, jak to się mówi, nie wiem, poprawcie mnie poprawnie. I nie wiem, czy to będzie pasować. Tak sobie teraz myślę. No, piwo, nie piwo, nie. Tylko teraz pytanie, czy te zasłony nie będą za ciemne, jak cały pokój jest jasny? Nie wiem, szczerze nie wiem. W ogóle muszę tu poogarniać wszystkie dokumenty i tak dalej. O, moje zdjęcie właśnie stare, jak świat. Nie wiem, ile to. No, nie wiem, ile to było czasu temu robione z 7. No, jakie włosy długie, prawie do pasa. Tak się zastanawiam, czy tak zapuszczać, ale chyba już jestem za stara na takie długie włosy. No, ale. Człowiek był taki młody i beztroski jeszcze. Dobrze, kochani, ja jeszcze z ostatnią rzeczą do Was przychodzę, ponieważ nie będę Was zadręczać dzisiaj moją osobą, gdyż moja głowa ze mną dzisiaj nie chce współpracować. Tak, i w ogóle już mówię, już to nagrywam trzeci raz, bo nie umiem się w ogóle wysłowić, także nie pytajcie. Słuchajcie, mam dla kogoś potrzebującego, mam perukę nową z Fundacji Rock and Roll. Dostałam ją od dziewczyny, która skończyła leczenie i która tej peruki w ogóle nie używała, ponieważ stwierdziła, że nie, no po prostu nie, że ona jednak nie jest w stanie chodzić w perukach. Tak bardzo często jest, że kobiety peruk nie lubią i nie chcą w perukach chodzić. Ja też, wiecie, ewentualnie chodziłam w tych syntetycznych. To jest naturalna, wiadomo, te peruki są też drogie, więc nie każdego stać na taką perukę, więc jeżeli ktoś na przykład potrzebuje, bo choruje, czy to na chorobę jakąś właśnie nowotworową, czy ogólnie no po prostu na inną i potrzebuje peruki, to napiszcie mi po prostu wiadomość na maila, ja tą peruczkę Wam prześlę. No po prostu pierwsza osoba, która do mnie napisze, to taką perukę dostanie. Po prostu prośba moja jest taka, że no chciałabym tą perukę po prostu dać komuś, kto potrzebuje i choruje. Więc no wiadomo, że ja tego nie będę w żaden sposób sprawdzać, ale no szkoda by było, żeby ktoś na przykład taką perukę po prostu miał do przebierania się, nie wiem, na imprezy karnawałowe, bo mówię, to jest droga, porządna peruka i no i tyle. Więc tak, słuchajcie, i powiem Wam szczerze też już tak kończąc, bo się nie mogę skupić, kończąc, to chciałabym, słuchajcie, naprawdę chciałabym, i wiem, że może o marzeniach się nie mówi, ale marzenia też się nie spełniają, tylko się je spełnia, więc marzy mi się, żeby powstało właśnie takie miejsce, gdzie kobiety będą się czuły swobodnie, gdzie kobiety będą mogły po prostu wybrać sobie na spokojnie perukę, będą mogły iść zgolić głowy i nie pytać się, a dlaczego, a co, a po co, albo robić to w jakimś tam właśnie zaciszu domowym, gdzie po prostu będą czuły wsparcie, gdzie będą mogły właśnie zrobić makijaż permanentny, paznokcie, że to będzie takie, wiecie, miejsce takie przyjazne i ciepłe dla kobiet, które właśnie się leczą, tak, żeby się czuły dobrze, żeby się czuły zaopiekowane, że są właśnie w dobrych rękach, że personel na przykład nie, głupio się nie wypytuje, albo no wiecie, no różnie to bywa. Ja sama nagrywałam filmy i mówiłam Wam kiedyś, pewnie jak nie, to Wam podlinkuję film, jak pani fryzjerka po prostu całkowicie pewnie nieświadomie, ale mówiła takie słowa, że ja jak jeszcze, jak ja od niej wyszłam, to po prostu myślałam, że w ogóle zaraz, nie wiem, się zabiję, bo no, także strasznie mnie zdołowała. Mówię nieświadomie, ale jednak, no, chciałabym, żeby takie miejsce było właśnie dla kobiet przyjazne, takie przyjazne właśnie dla kobiet. To jest moje marzenie. Tak, dobrze, kończę już, bo widzę, że jednak te tabletki działają. No, kochani, serdecznie Was pozdrawiam i całuję. No i liczę, bardzo liczę i będę bardzo wdzięczna, jeżeli swój 1% przekażecie. Także buziaczki, buziaczki.